Yo, 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 mates! It's Peteru! And it's... A to 17 odcinek Braunschweig Army. Zaczynamy trochę inaczej po angielsku, ale jak widzimy tutaj nie mamy najbardziej szczęśliwych wiadomości, gdyż nasze gwiazdy, bo inaczej tego nie można określić, zaczęły się buntować i wysyłają do nas wiadomości o tym, że tyle hajsu, ile dostają, to za mało dla nich i oni zasługują na więcej. Przepraszam bardzo, jesteście w drużynie dopiero drugiej Bundesligi, gracie ledwie o awans do pierwszej, więc na waszym miejscu bym się wstrzymał. Oczywiście tutaj otrzymałem ofertę o prowadzenie reprezentacji Madziarów, Węgrów. Odrzuciłem, gdyż nie oczekują takich ofert, przynajmniej nie w tym momencie. No i co, i zagrajmy mecz dzisiaj z Union Berlin. Drużyna ze środka tabeli, która się aktualnie nie liczy w żadnej, ani w walce o utrzymanie, którego nie ma w ogóle jak zapewnić, gdyż nie ma trzeciej Bundesligi, ani w walce o awans do pierwszej. Widzicie, tutaj ustawię trochę bardziej zachowawczy skład, gdyż chcę użyć zawodników, których rzadziej używam, oczywiście jak Infenua musi powrócić do formy, Kluw, Taledwini, Bonsu, Krupka sobie usiądzie na ławce, no i tam wiecie, jeszcze kilka innych bardzo ważnych zmian. No ale już nie będziemy tutaj dłużej przedłużali, Ademi też się pojawi. I przejdziemy bezpośrednio do spotkania. Coś mi się wydaje, że YouTube kiedyś mnie zablokuje z tą muzyką. To się robi niebezpieczne, więc od najbliższego odcinka będzie już bez tego utworu w tle. Tak jest, no to wracajmy tutaj na boisko. Braunschweig, widzimy, o, pada śnieg, ciekawa sprawa, no tak, nie mamy dachu. No cóż, mamy miejsce drugie w tabeli, trzeba je ochronić i się przybliżyć jeszcze bardziej do Herty, mimo że oni pewnie się punktów nie stracą, ale może jakieś szczęście nam się przydarzy. I już widzimy tutaj początek, czwarta minuta spotkania, mamy tutaj rozgrywanie piłki, pięknie jak Infenua opanowuje na 16 metrze jednak. Tutaj minimalnie przyblokowany i strzał nie miał pełnej mocy, jaką Akinfenua może nam zapewnić. No i kolejna akcja tutaj, Braunschweig, będziemy mieli piłkę Edwini Bonsu. W trakcie przejmowania piłki został zaatakowany, atak kompletnie w nogi, widzimy dośrodkowanie do Gana. I tutaj kapitalnie tutaj Rus zamierzył tą przewrotkę, trochę może był za daleko od bramki, żeby te uderzenie miało jakiś sens, żeby trafiło chociaż w światło bramki. Niestety tym razem to się mu nie udało i piłka już w grze. Oczywiście piłkarze z złotych trykotach nie zwolnia i te Bawrandzic, piękne dośrodkowanie na głowę Akinfenu, ale instynktownie tutaj bramkarz swoim refleksem się wykazał i piłkę odbił na boki. Już widzimy kontra Union, która została szybko przerwana i teraz mamy piłkę ponownie Vrančić przy niej, ale ją ponownie traci. No cóż, ten mecz właśnie tak wyglądał, że nie było tutaj jakiegoś konkretnego dłuższego ataku, piłka jakby trafiała bez przerwy z jednej, więc posiadanie jednej drużyny, później w drugiej. I teraz widzimy kolejny atak, aj! Tutaj byliśmy blisko straty gola. Na szczęście napastnik Union Berlin się pomylił. No i prawie że 100% sytuacja została zmarnowana. I tym razem stały fragment gry dla Union. Tutaj pięknie przebiegnięcie i na nasze szczęście piłka minęła lewy słupek bramki Petkovića. No i przenosimy się już do 28 minuty. Piłka Matajerka w kompletnie niekryte, pusto dookoła, strzela z dystansu, jednak ten strzał był zdecydowanie za słaby i Charlie Haas, nie, to nie jest chyba Charlie, ale bramkarz nazwisku Haas, pewnie spokrewniony z Charlie Haasem, który wygląda przecież jak Niemiec. A to Theodore, lider strzelców drużyny Union Berlin. I oto następny rzut wolny, podobna pozycja co poprzednio, koło 22 metrów, strzał, poprzeczka ratuje naszą drużynę, Eintracht jeszcze w niebezpieczeństwie, widzimy tutaj piłka jest w posiadaniu piłkarzy Union, ale już nasi futbolówcy, nie wiem czy jest takie słowo w języku polskim, podanie do Akinfenua, niestety on nie ma takiej prędkości, więc oddaje piłkę do Kratza, a Kratz, no tutaj stracił futbolówkę. Więcej ważniejszych sytuacji w pierwszej połowie nie było i po 45 minutach sędzia odgwizdał koniec
pierwszej połowy i obie drużyny schodziły z niesmaczone, gdyż miały okazję na wyjście na prowadzenie. Druga połowa spotkania się rozpoczęła od rzutu wolnego dla Unionu. Po raz kolejny do piłki podszedł tych właśnie piłkarz. Mieliście cały fragment gry, ale źle to rozegrali. Mieliśmy kontrę, widzimy Vrančić. Może nie jest to jakiś najszybszy zawodnik, ale on zdecydował się rozgrywać piłkę na lewym skrzydle. No i tutaj niestety zostało ono wybite na aut, ale byliśmy nadal przy piłce. Edwini wrzucił piłkę i jaki Fego tutaj uderzył. Oj, odbarował piłkę. Bramkarz, teraz po raz kolejny. Co to było za uderzenie? Trochę za lekkie, trochę za lekkie. Każdy z nas chyba zna przysłowie, że niewykorzystane sytuacje potrafią się mścić. Jak zauważycie za chwilę, tak się stało i niestety to była nasza wina. Nieważne. Lider strzelców drużyny Union Berlin strzelił pierwszą bramkę. No i Eintracht, grając przed własną publicznością, na pewno nie był zadowolony z takiego obrotu spraw i automatycznie sędzia? Trener Pitero zareagował, przeprowadzając liczne zmiany. Na boisko wszedł Kumbela. Nie? Nacho? Tak. Nacho wszedł na lewą pomoc. O mój Boże, to było ciekawe. No, zmiany na pewno nie były takie sztampowe. Było coś nowatorskiego w nich. Trzeba zobaczyć, jak to się potoczyło w następnych akcjach. No cóż, na efekt nie trzeba było długo czekać. Widzimy, Nacho ma piłkę. Zagrywa do Akinfenu. Akinfenu zdobywa piękną bramkę. Mimo że to była blisko odległość, ale jest już bramka kontaktowa. 1-1. Eintracht nadal w grze. Tak jest, o to chodzi w tym spotkaniu. Trzeba 3 punkty wywalczyć. Już kolejna akcja, gdy widzimy, Teuerkauf zagrywa piłkę do Klufta. Kluft! To Kraca, Krac ma piłkę w polu karnym! Nie ma gola. Było po raz kolejny bardzo blisko tego właśnie celu naszego. Niestety się tym razem nie udało. W drugiej połowie graliśmy trochę wabanki i zapomnieliśmy o broni. Teraz mieliśmy bardzo dużo szczęścia. Matuszka nie trafił z bardzo dobrej pozycji. Ale wedle bardzo znanego przysłowie, jeżeli Akinfenu nie działa, to Kumbela powinien chodzić jak szwajcarski zegarek, więc przyszedł czas na wpuszczenie naszej czarnej mamby. Drugiej czarnej mamby, bo Akinfenu jest naszą pierwszą czarną mambą. I zobaczmy, proszę Państwa, oto pierwsza akcja po wejściu tych zawodników na boisku. Proszę bardzo, Kumbela ma piłkę. Ależ tutaj widzimy tempo, no odskoczyło mu odrobinę. No trochę. Czas umijał nieubłaganie, a my nadal potrzebowaliśmy drugiej bramki. I teraz uwaga, motyw, który znacie z My Playera. Jak dobrze wiecie, w My Playerze skończyło się niemal identycznie. Jeżeli operujemy już tymi przysłowiami, to co się odlecze, to nie uciecze. Proszę bardzo, rzut karny, nie wiadomo za co, ale rzut karny w 90 minucie to oznacza tylko jedno. Proszę o podkład muzyczny. Od razu mi lepiej. Cóż, no, gol w 90 minucie, ale co powiedzieć? You suck! You have to deal with it! Okej, to był Peter, lajkujcie, subskrybujcie, peace! I'm fucking out of bitches! Zapraszam na kolejne odcinki Braunschweig Army.